To nie jest do końca tak, że dzięki Frankowi Kastorfowi polska publiczność zobaczyła brzydotę na scenie po raz pierwszy. Raczej chodzi o to, że my do tej pory używaliśmy tego do opowiadania wielkich historii uniwersalnych o sprawach człowieka w ogóle. Frank Kastorf pozwolił nam na taką małą, prywatną brzydotę, która pojawiła się w Polsce właśnie pod wpływem przemian ustrojowych, ekonomicznych, technologicznych także. Frank Kastorf był rzecznikiem tych, którzy troszkę odpadli na drodze tych przemian i pokazał, że ich historie też są warte opowiedzenia właśnie w taki sposób. Zajmował się takimi problemami jak marzenia i rozczarowanie i tymi najgłębszymi emocjami, które się z tym wiązały, to znaczy wściekłością, wkurzeniem, niepogodzeniem z tym, czym mogliśmy być, a czym się nie staliśmy. Pokazał też Polsce jakby inny zachód. Teatr niemiecki do tej pory był kojarzony raczej z wielkim słowem i opowieściami na temat totalitaryzmu, rozliczeniami z ogromną traumą powojenną i taką elegancją najwyższego lotu.